Siemaneczko, jestem Pepe, Team Games. Witam Was na moim rozprawie. Dzisiaj będziemy sobie szeć rzepaczek. Wszystko już przygotowane, poprawiane pod rzepak. A to już będę mówić wszystko, jak będziemy sobie siać. Zamknąłem sobie drzwi, bo wiecie. Tutaj dość. Nie chcę klimatyzacji tracić. Tego. Więc na spokojnie sobie lecimy. Tak. Trochę dość sporo poganiałem tutaj, bo tak, żeby ogarnąć tutaj do siebie, musiałem dać gnojowice dałem na oce, dałem jeszcze nawóz w ilości 100 kg na hektar właśnie pod rzepaczek i z tego względu widzicie, że jest 21 godzina, dlatego tak późno teraz sobie siejemy. Ale termin godziny z 28 sierpnia, no to muszę jakoś to ogarnąć jak najszybciej. No niestety wieczorem trzeba to nadgonić, no, że te świata są. Wszystkie chyba teraz gasimy, to nie mamy nic, tak? Może nie są jakieś perfekcyjne, no ale 360 praktycznie można, że jest, więc mi to wystarcza w tym momencie, aby tylko zasiać w miarę komfortowo i jest git. I tak, jak wspomniałem. Te poszła gnojowica, poszedł nawóz w ilości 100 kg na hektar ogólnie, dużo nie dużo, wiecie, to jest 8 hektarów, więc tak około 10 hektarów nawet w zasadzie, chyba że pakuję, jak się nie mylę, bo my przeliczam zawsze na razy 4, nie wiem, tak mi jakoś zostało, mówię, tak sobie zostawiłem, więc mówię, no, tona nawozu, no tego 50 kg rzepaku to bodajże około 2500 kładałem za rzepak. Więc sporo. Znaczy sporo, nie sporo, na rzepak jednak to jest kosztowna uprawa. Więc sobie tak zrobiłem, jakby już mieć z głowy. Mam 50 kg. No to mi się staje, że wystarczy na te moje kawałeczki. Więc na luzie. Bo jeszcze jadę do znajomego jutro siać. Dlatego tak ja pod noc teraz sieję, ponieważ chcę to na spokojnie do znajomego jechać i to ogarnąć. Ścieżkami nie sieję jeszcze. I nawet nie wiem, w sumie, czy będę siał się ścieżkami, bo jednak na nawigację, czy mi ścieżki są potrzebne, tyle raczej nie wygnięte, żeby zniszczyć nie wiadomo ile tej uprawy. Osiewać, też osiewam przeważnie na ścieżkach, znaczy nie na ścieżkach, tylko na nawigacji, więc tu nie mam jakichś większych problemów z tym, więc na spokojnie sobie tylko ogarniam. Bardzo dobrze, 65 tysięcy, dlatego na koncie jest tylko nie 68, tam 69 bodajże tam było na koncie. Więc no, takie delikatne jakieś, wiecie, zwiększenie tej ziemi też trzeba dobrze doprawić tą ziemię, może wtedy lepiej to będzie wyglądało, lepiej to będzie żerło, że tak to powiem. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tutaj uprzymożeń tam mocnych. Mam w tym momencie ile FPS-ów? 43, czyli nagrywanie jeszcze w miarę. Trochę pobawiłem się w ustawieniach. Właśnie w Grece tutaj, żeby to jeszcze komfortowo wyglądało. I tak, troszeczkę się pobawiłem, jednak tu uprawić agregatem wszystko. A jak miałem agregat spięty, to już pobawiłem sobie tą nową dzierżawę. Dałem sobie tam wapno. Chłopaku muszę zapłacić tak 2,5 tysiąca za wapno, ale to spokojna głowa szczofrana. Daje mi to na przelew. Bo oni tam nie chcą do ręki, więc mamy na przelew, więc spokojna głowa. No i teraz zapłacone 2,5 tysiąca za wypienko. Bo tam sporo tego wapna poszło. Chyba 5,5 tony na hektar poszło. Więc tam no dość dobrze dokarmiłem tą działkę. No to na wrześniu gdzieś mi się pod końcówkę, że trochę lepiej jak w połowie może będę sobie tam ogarniał już, czyli tam będę raczej dawał obornik, będę dawał sobie gnojowice i tam prawdopodobnie poleci sobie żytko. Właśnie, bo jak wiecie, teraz gospodarz będzie ode mnie obdziałał zboża bezpośrednio, a właśnie miałem takie, wiem, że żyto, pszenica, jęczmień i owiec. Takie cztery uprawy ode mnie będzie chciał. Więc no teraz takie uprawy będziemy musieli tylko praktycznie, można powiedzieć, wyłącznie siać. A wiecie, to sumie też mi się przyda, sporo. A jeśli nie, to będę miał sobie po prostu sieczkę będę sobie robił, bo mam jednak rozdrabniacz przy dość warze. Spokojna głowa pod tym względem.
tak sobie wjeżdżam, nie biorę poprzeczniaka, bo dopóki mogę sobie wjeżdżam, a później dokładnie ten poprzeczniak będzie ogarnięty na samym końcu, bo to jednak było na maksimum, że sobie to robimy. Tego względu, że jednak, powiem szczerze, no troszeczkę ta ziemia była zbrelona, jak to oraliśmy, a to jak gasikiem sobie padłem, to upaliłem. Jeszcze jest perfekcyjnie, ale już jest lepiej. To bo jednak też troszeczkę tutaj zbije to wszystko, więc ja się bardzo cieszę. Nie, akurat talerzówką też jeździć tutaj, ale z tej ziemi talerzówka mówi jednak nie, bo to jest trochę zbylone. To wszystko, talerzówka to będzie piesia. W razie konieczności będzie używana, tak teraz no to jak mogę bronę aktywną mam, to bardziej wolę no, aktywną tu sobie upalić. Ale będzie, wiecie, tak teraz chcieliśmy sobie żyto czy coś, no to wiadomo, lepiej mi to będzie pasowało robić właśnie talerzówką, a bez koksu będę właśnie talerzówką, także to prawda, więc tylko co, no to ja tylko przestawiam, przypinam sobie bronę do bronę odpinam od ciemnika, przypinam sobie talerzówkę i sobie robimy, tak? Więc tutaj jest elegancko. Miałem przypiąć John Deere'a, ale stwierdziłem, że jednak ten John Deere to może nie być jakiś tutaj porywający dla mnie. Myślę, że siałem tym John Deere'em właśnie żyta na kieszonkę, ale powiem szczerze, bardziej mi siedzi klas. Nie wiem, jakoś bardziej dopasowany dla mnie, może tak. Ale na pewno John Deere będzie latał sobie bez okowców. Więc tutaj mam teraz tak fajnie zrobione, że jednak mam tak te maszyny poustawiane, że tak, tutaj będzie siemnik niezależnie czy z talerzówką, czy właśnie z broną aktywną będzie sobie latał klas. Do tego John Deere będzie sobie latał z bezorkowcem i już ta robota będzie mi fajnie latała. Wiadomo, case będzie latał sobie w rozrzutniku, ewentualnie beczce, w zależności co będzie im konieczne do roboty. I myślę, zdaje, że to będzie jak najbardziej na plus dla mnie, tak? Więc dobrze, tych maszynowników mam w miarę dużo. Tak ja coś mogę sobie po prostu ogarnąć. Więc ja się bardzo cieszę. Ja to trochę tak, wiecie, blisko pokazuję, siedzą. Jakoś nie ustawiam tych reflektorów, tak tych halogenów powiedzieć, jakoś daleko. Tak, teraz to bardziej mi pasują, bo wiadomo, jak skraszę, to nic nie widzę, ale wiadomo, to i nawigacja tylko pokazuje i tak czy tak, to ja wiem, że perfekcyjnie będzie miał zasiany. To właśnie ten rzepaczek, no banie to idzie. Nie powiem, że nie, ten rzepaczek ładnie się tu sieje. Ten siemnik to był wtedy strzał 10, są broną aktywną, jak najbardziej. Też fuksa miałem wtedy z tym siemnikiem, że go kupiłem w tym zestawie. Ale powiem szczerze, znalazłem propozycję właśnie siemnika, tylko że nowego, bo chciałem na program sobie wziąć. Ja starałem się, czy właśnie na program nie wziąć sobie siemnika nowego. Tylko że jest minus taki, że jest 3-metrowy. Nie 4-metrowy, a 3-metrowy. No ale tam już jest bardziej doposażony, bardziej kokszony. Ścieżki technologiczne, wszystko będzie wtedy elegancko, można powiedzieć, zrobione. Tak to powinno być. W tym silniku już tam nie podpinam, tutaj akurat te ścieżki niby te są, można to porobić, tylko że to jest problem z tym, jak ktoś powiedzieć, sterowniczkiem, który tutaj jest, czy komputerkiem, nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Więc teraz się nie bawię, mówię, na nawigację, ale myślę, że jak kupi ten silnik, podobno, ten to jest, mówię, 3 metra mniejszy, a koszt bagatelny, bo tam jest 200 tysięcy, ten silnik, ale dość zajebisty, szczerze mówiąc. No 200 tysięcy kosztuje nówka. Używka 130, to tam ten silnik wychodził 3 lata temu, więc ludzie na razie tak się z tego silnika zbytnio nie pozbywają. Więc ceny są spore. Ja chciałem coś kupić nowego, bo podparty się ładowa za zgrabiaką i nieszczęsną ładowaką, którą zajumali. To nie mieliśmy nic nowego na razie na gospodarstwie. Tylko teraz się zastanawiam, czy te 3 metry cofać się lepiej na 3 metry, czy jednak zostawić na razie jeszcze 2-3 sezony, pociągnąć się jeszcze tym zestawem i dopiero nie dojebać tak wrażeniem jakiegoś stawu 6-metrowego. Wiadomo, 6-metrowy to już ciągnik 240-280 koni, gdzieś w tych przedziale by trzeba mieć. A to jest wiadomo realne,
na tej sesji, bo tu na tym gospodarstwie, bo teraz to gospodarstwo naprawdę wajebiście powiem, że nie mam. Krówki fajnie dają wszystko, no ale wiadomo, na razie pod względem maszynowym tylko mówię, taką propozycję dostałem tym siewnikiem, te 200 tysięcy, ale myślę, że w przyszłym tym, że po wypłacie z mleka raczej już te pieniądze będę miał przeznaczone na zakup w końcu tych krów, które mam na tym drugim gospodarstwie, chcę mieć w końcu. To już jest tą produkcją tego mleka tam. Z hodowlą bardziej niż produkcją. No trochę to źle zabrzmiało, chociaż jedno drugiego nie wyklucza słownie. Tam muszę mieć 180, 120, 180 tysięcy, nie. Tak, coś takiego muszę mieć. Jak pan tam chyba 30 sztuk wchodzi, więc 180 tysięcy muszę mieć na zakup jałówek. Jałówki wiadomo z nowego slotu, bo daliśmy je do właśnie obory naszych obór właśnie, więc ja aż tam mam zaklepane, co do czego. I w przyszłym miesiącu, czyli we wrześniu już te krówki tam będą zakupione, będą tam ogarnięte. Tylko pewnie początkowo będę tam miał same siano z tego względu, a będę nawet kiszonkę, co mam. Z tego względu, że tam wiadomo, jeszcze jowki nie zacielone, znaczy są zacielone, dopóki ja się nie wycielą, to dopiero nie będę jeszcze dostawać temat, tylko dopiero jak się wycielą, więc myślę w październiku to też będzie mi się wiązało z tym, że będę musiał kupić paszowóz, który miałem na testy. Tak sobie z tym filmem gadałem z chłopakami i powiem szczerze, no spodoba mi się ten paszowóz, tylko pytam się, czy mają większy. Powiedzieli, mają większy, 22 metry, takiego mniej więcej taki sam gabaryt, tylko ciut dłuższy, więc prawdopodobnie taki właśnie paszowozik mnie zabita. Koszt 300 tysięcy, no wiadomo, jest to spory wydatek, ale fabryczne kredytowanie, można powiedzieć, na 0,5%, procent, coś w tym stylu. No i wiadomo, że przy moich zabkach no to by był, jak chciałem powiedzieć, może 50 tysięcy, 60 tysięcy miesięcznie na sam paszowóz, więc 5 miesięcy powiedzmy, byśmy spłacili sobie paszowóz, więc to by nie było źle. Wiadomo, na kość dużych pieniędzy byśmy wtedy nie mieli na koncie, no bo jednak wtedy z jakieś 120 tysięcy zapasze, nie, 120, stówę zapasze, co miesiąc. Wtedy by wychodziła, no bo teraz troszeczkę obtaniej paszy i teraz tak nie wychodzi długo, jak to było na samym początku mówione, więc troszeczkę obtanili. A przynajmniej przy takim tonażu, co ja biorę, no to jednak jest sporo, no bo liczyłem, że 75 tysięcy mi wychodzi gdzieś pasza, wychodziła tak pasza w liczbie realnym, z tego względu, że napiszę 4 kg na sztukę, czyli mniej więcej jakieś 104 tony. 4 tony przy tych 100, 4 tony, to brzmi kurwa, 400 kilo, co ja pierdolę, 400 kilo, przepraszam, 400 plus, już kurwa 4 tony, mówię kurwa, 1000 byśmy miał kurwa 4 tony, 400 kilogramów plus 30 po 4, to macie jakieś 120 czy jakieś pół tony miesięcznie, czyli jakieś 15 ton tej paszy. No po 3000, gdyby nawet 85 tysięcy. No bo taka teściwsza pasza, więc no tak mniej więcej sobie liczę. Za tą paszę, chociaż w życiu można kupić za 2000 i tak dalej, ale za 3000 liczę. Za tą paszę, no bo no, takie jest moja realne takie coś, to nie? No bo tak mówię, 12 ton to by wychodziło samych krów, dużo i obłoże. No i tam szybko licząc, no to mówię 500 kilogram to jakieś 17 ton gdzieś w granicach, do 20 ton gdzieś, no to 20, 60 ton, 60 tysięcy powinno mi teraz wychodzić ta pasza, no ale stówę liczę, będę tak stówkę liczył w całości na tych trzech obiektach, które będę miał, więc sporo, no ale wiadomo, widzicie, że tego mleka zarabiamy naprawdę fest, więc mnie to tam cieszy, zobaczymy ile faktycznie po przewinięciu, tak to powiem, bo naprawdę jest fest. Jeszcze też muszę pytać się chłopaków, czy będą chcieli kupić moich krów aktualnie, bo paru musiałbym je sprzedać, bo tam niektóre już troszeczkę, tak powiem, trudy sobie już szwankują. Pewnie będę musiał je sprzedać i kupić po prostu od nich nowe sztuki. Więc troszeczkę tam w miesiąc czy dwa będę miał trochę przestoju, ale ja się nie martwię tym, ponieważ to i tak produktywność będzie w miarę adekwatna do tego, ile one tego mleka dają. Więc jest wszystko na luzie.
tak samo jak na luzie, jak to się ładnie teraz posieje. Może pogadać, znaczy to jest teoretycznie moje, tak? No ale to jest właściciel były, którego teoretycznie tego placyku mi nie sprzedał. Więc muszę się spytać, czy chociaż ewentualnie nie mógłby tego wyciąć mimo wszystko. I szczerze, no chciałbym trochę to podrównać, bo tutaj tak trochę ni 5, ni 10 mi to pasuje. Wiadomo, ja to kupiłem za niemałe pieniądze. Więc trzeba się dogadać po prostu kulturalnie tutaj. Czy tutaj nie wziął tego, tych owoców, jak tutaj nie ogarnął, nie wyciął. Miałbym tutaj ładnie wszystko nie zewyrównane, elegancko porobione, bo tak troszeczkę mi się to wszystko szwenkuje. Ale to trzeba spokojnie podjechać straszeczką, dogadać się czy kulturalnie wziąć, bo tutaj jest dobry taki znajomy ojca, nie mówię tylko mojego ojca. Bardziej, a że gospodarka była przypisana na chłopaka, to jednak coś tam woli powiedzieć uprawiać, a że hodowli już nie jest w stanie robić, to jakieś to pszczoły, nie pszczoły, chyba tam ma. Więc można powiedzieć, że ja też mam w pewnym sensie pożytek, ponieważ on, no po prostu te pszczoły, wiadomo, zapalają mi te uprawy, które też aktualnie tam sieje, czy to kukurydza, czy to będzie rzepak, czy inne właśnie tutaj uprawy. Więc to jest dla mnie na plus. Ale jednak troszeczkę mnie tutaj boli. Nie chcę jakoś tutaj niwelować mocno, ale chociaż żeby troszeczkę bym to mógł lekko chociaż wciąć, mógł się po prostu wyrównać sobie z tym. No bo jednak troszeczkę takimi gabaretami to już jest problem się manewrować, mimo że to jest naprawdę kurwa festskędny dzionik. Ale jednak nie oszukujmy się. To jest 165 koni, masa własna 8, znaczy 8, 8 chyba 400 z ciężnikami, coś w tym stylu. Więc to już ma quest. Tego tona 500, tona 800, tona chyba 500, a półtora tony balastu, rozumie? Tak, półtora tony balastu, no to już macie blisko 10 ton. Plus ten zestaw, myślę, że w granicach 2,5-3 ton nawet może ważyć, bo to jednak jest asy, to jest fest. To jest tona 100 nasypu, no to mówię, 2 tony ma. Ten zestaw powinien ważyć jednak. Jak może nie lepiej nawet, nie wiem. Nie będę zgody. Ponieważ czekajcie, ja sobie tak z ciekawości teraz sobie zobaczę. Po czemu myję? Wiadomo, to się nie powinno robić, ale ja sobie sprawdzę. Tona 600 to jest samego siewnika. Tona 600 to samego siewnika jest. I 2 tonie. I 600 kg, tak? 2 tony. 2600. Czyli no prawie 4 tony mamy zestaw cały, jak zasypiemy go do pełna, więc no to już trochę waży, co nie? To się nie ma co oszukiwać, że jednak tu jest te konie są ciężkie. A czekajcie, chyba jeszcze przy okazji, ile ta tężewka waży? Tężewka waży tona 600. To jest 3200 na samej tej ramie. O kurwa, no to ja się nie dziwię, czy John Deere miotało trochę. To jednak jest 4 tony. 5 ton gdzieś praktycznie targać może. Więc no to już jest zdrowo. Przy wadze, nie wiem, że on nie raz 10 ton. To już robi robotę, to nie? To jest połowa wagi jego, to się nie dziwię, że on miał tak ciężko to trochę uciągnąć. Więc... Ale wiadomo, i tak on sobie tutaj radę dawał. No klas też mi się zdaje, że będzie sobie dawał radę nad tą talerzówką, bo... Troszeczkę to jest bardziej, tym bardziej wysunięty. John Deere jest taki bardziej, nie wiem, powiedzieć, wsunięty, tak to można sformułować. Więc on tak powinien sobie bardziej, Casio bardziej dawać sobie rady z tym ciężarem. A sobie zobaczymy jeszcze wagę John Deere'a, bo to pamiętam chyba, że to był, teraz miał 8600, a John Deere ma 7200. John Deere jest lżejszy od klasa. To nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. Nie chciałbym tego sprawdzać w tej grze teraz, ale ciekawość mnie żera, więc chciałem spalić. No to ja się nie dziwię, czemu klas bardziej mi pasuje pod siebie, bo jest ciężejszy po prostu. Mimo swoich obiekcji, że klas ogólnie jest plastiku i w tym wszystkim, no to jest dużo ciężejszy niż John Deere. Nie powiedziałbym.
Za wieloma bym nie powiedział. Nie, faktycznie tego jest. Ale taka waga jest taka rozmienność, ponad tona. Że chyba tam Jundin nie jest z obciążnikami, to jednak chyba jest z obciążnikami klas, więc nie wiem, ile wagowoby ważył bez obciążników, bo Jundin to raczej podaje, że chyba nie ma obciążników. Co do czego to bym dopiero zamawiał chyba do Jundinka obciążniki w razie czego, właśnie, żeby dociążyć, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Teraz tak, pojedziemy sobie tak, chociaż też nie wiem, czy jest w ogóle sens, bo będę się tak poprzeć jakiś trochę większy zrobić. Więc nie jest tak źle. No i git. No idziemy sobie do końca, kończymy odcineczek. Fajnie. Wszystko pięknie wyszło. Więc na pewno to się widzimy już na wrześniu, aby wrześniu zobaczymy, co będziemy robić. Czy sieczkania, bo jest też krepana, czy przyjdzie sieczkania, czy będziemy sobie kosić soję, chociaż wiadomo, tutaj jeszcze nie widać tego, żeby to soja była na koszenie, ale to jest. Więc zobaczymy, co będzie opcjonalnie dla mnie najlepsze pod tym względem. I no co. No co, myślę, że przyjrzymy odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.